Cześć, z tej strony Tomek. Zapraszam Cię do materiału dosyć kompleksowego poświęconego EIP 1559, czyli jednego z najbardziej medialnych i głośnych improvement proposali dla blockchaina Ethereum. Materiał pewnie będzie dosyć długi, zobaczymy ile to wyjdzie, natomiast myślę, że będzie kompleksowy jak pozostałe materiały z tej serii na moim kanale. Także zapraszam do oglądania i do wysłuchania i oczywiście do dawania feedbacku w komentarzach, pytania się i tego typu komentarzy. Zapraszam. Oczywiście, jak to w tej serii filmów lubię robić, będę się wspierał taką dosyć prostą, a może nawet trochę rozbudowaną mapą myśli. Zbieram jakieś oczywiście propozycje na to, w jaki sposób mogę się dzielić taką mapą myśli, bo jest ona dosyć ciekawa, można ją klikać, jest wysokiej rozdzielczości, także taki feedback w komentarzach jak najbardziej jestem czymś takim zainteresowany. Także żeby w pełni zrozumieć, o co chodzi z tym EIP 1559, bo tak ten improvement będę tutaj nazywał, trzeba zrozumieć tak zwany mechanizm funkcjonowania, wyliczania opłaty transakcyjnej, który jest obecny na Ethereum i to jest tak zwany transaction fee mechanizm. Ten mechanizm, a raczej ta opłata wynikająca z tego mechanizmu jest wymagana, jest uiszczana przez każdego twórcę transakcji. W momencie, kiedy tworzymy taką transakcję, wpada ona do mempoola danego górnika, danego noda. Wszystko się odbywa na zasadzie prostej aukcji, tak zwanej first price auction, czyli najwyższa wartość wynikająca z tego, jak ta opłata transakcyjna jest wyliczana, jest proponowana przez górnika do bloku. Oczywiście jest bardzo ciekawe opracowanie, które mówi, w jaki sposób i dlaczego tego typu rozwiązanie nie jest efektywne. Jest to opracowanie Harvardu, także myślę, że również warto się z tym zapoznać, żeby poznać właśnie takie bardziej naukowe podejście do całego zagadnienia. Tego typu zagadnienie oczywiście prowadzi do tak zwanych gas wars i przede wszystkim do przepłacania za transakcję po to, aby była umieszczona w bloku. No prosty przykład jest taki, że może dojść do sytuacji, kiedy mamy transakcję, której koszt został wyliczony i podbity przez zgłaszającego do na przykład 1000 GUI, natomiast nie ma innych tak wysoko opłacanych transakcji, dlatego kolejne transakcje, które wchodzą do bloku, mogą być opłacane w wysokości chociażby nawet 10 GUI. Dlatego ta pierwsza transakcja jest przepłacona i tak naprawdę ten koszt nie jest w żaden sposób zwracany do zgłaszającego taką transakcję, tylko idzie on po prostu na wynagrodzenie dla górników. Jak się wylicza wartość tej transakcji? Tutaj całkowity koszt transakcji jest dosyć prosty. Jest to iloczyn dwóch wielkości, czyli samego gazu, zwanego też gas limitem, jak i ceny za gazu. Gaz jest to koszt, można to prosto przetłumaczyć jako paliwo, czyli każda linijka kodu wchodząca w skład danej transakcji wymaga zużycia pewnego zasobu, czyli tego paliwa, czyli tego gazu. Natomiast gas price określa wartość, jaką jesteśmy gotowi zapłacić za tą właśnie jednostkę gazu. I taki iloczyn tych dwóch tutaj składników pozwala nam na wyliczenie całkowitej ceny, całkowitej ilości oraz ceny gazu przeznaczonej do zapłaty. I oczywiście ta zapłata później trafia do górnika. Oczywiście na całym procesie bardzo korzystają górnicy i nie ma w tym tak naprawdę nic złego. Tak jest zaprojektowany cały mechanizm
obecnie funkcjonującego Ethereum. Otrzymują oni właśnie gratyfikacje z postaci tych opłat transakcyjnych. Otrzymują również gratyfikacje w oparciu o wydobyty blok, jeśli prawda ich zbiór transakcji tworzący blok zostanie dołączony do głównego łańcucha, wtedy te nagrody są im przyznawane. Jeszcze są tak zwane anchor revels, czyli te porzucone bloki, które również zawierają właściwe transakcje, ale są odrzucane, ponieważ inny dostawca, inny node wygrał tą walkę w postaci konieczności rozwiązania trudnego zadania algorytmicznego. Także jeśli wiemy już tak naprawdę, w jaki sposób działa mechanizm opłaty transakcyjnej, czyli ten iloczyn gazu i gas price'u, skupmy się może na tym, na czym tak naprawdę polega obecnie problem. Problem głównie sprowadza się do tego, w jaki sposób decydować, estymować tą właśnie cenę za gaz, ponieważ sam gaz wynika bezpośrednio z tego, w jaki sposób jest złożona transakcja, prawda, jakie tam są funkcje wywoływane. Każda funkcja wymaga tego, aby odpowiedni gaz został pokryty. Natomiast no, gas price i jego estymacja jest dosyć losowa i w tym jest cały problem. Także tak naprawdę ludzie, czyli użytkownicy, my, tacy końcowi użytkownicy, płacą głównie to, co klienci Ethereum, czy też portfele, czy też dostawcy API-ów tak naprawdę chcą, co nam przedstawią, czyli to, co widzimy w MetaMasku czy w MyEtherWallet, te wszystkie wartości, one są proponowane właśnie przez te podmioty, a my za to płacimy i ślepo wierzymy, że to jest tak naprawdę właściwe, optymalne i ekonomiczne. Także głównym problemem jest właśnie estymacja tej wartości. To prowadzi do tak zwanego przepłacania, tego overpayment. To jest w zasadzie ta sprawa, którą omówiłem tutaj w przypadku Gas Wars. To jest ten overpaying, overpayment. To do tego samego się sprowadza. I tak naprawdę te estymacje nie mają większego znaczenia, bo koniec końców ludzie i tak płacą to, o czym decyduje rynek. I to się sprawdza nie tylko w kwestii, jak widzimy, ceny samego tokena, takiego czy innego, będąc takim, powiedzmy, inwestorem. Natomiast tutaj również płacimy to, co decyduje rynek w zakresie opłat transakcyjnych. I w jaki sposób to się dzieje? Parę może takich trochę głębszego spojrzenia, w jaki sposób te opłaty są wyliczane przez te właśnie podmioty, czyli ci klienci Ethereum, czy to oprogramowanie sterujące nodem, czy też portfele, czy też jakieś API, które dostarczają te wartości innym portfelom. Tak naprawdę ta sprawa nie jest w żaden sposób skomplikowana i możecie sobie to podejrzeć chociażby w kodzie źródłowym Go Ethereum, prawda, czy w jaki sposób to jest wyliczane przez ETH Gas Station. Również MetaMask w analogiczny sposób to robi i zostało to opisane przez List Authority w tak zwanym Gas Economy. Bardzo ciekawy materiał. A wracając do meritum, sprawa wyliczania jest dosyć prosta, ponieważ klienci, czyli te programy, patrzą na aktualne, bieżące transakcje, które są właśnie dodawane do bloku i pokazują swego rodzaju średnią, uśredniają te wartości i to proponują, prawda, w interfejsie użytkownika, czyli to jakby w MetaMasku, w tych naszych trzech takich prostokącikach, te wartości proponują i my, że tak powiem, musimy wierzyć, że te wartości proponowane pozwolą, aby ta nasza transakcja trafiła do bloku jako jedna z pierwszych, bo przeważnie na tym nam zależy. Jakie tutaj EIP 1559 proponuje rozwiązanie? Przede wszystkim jest to stała opłata za blok, stała wprowadzenie tak zwanej stałej opłaty sieciowej. I tutaj od czego zaczniemy to wyjaśnienie, to przede wszystkim jest odpowiedź sobie na pytanie, czy to
doprowadzi do zmniejszenia opłat transakcyjnych na Ethereum. I tak jak to powiedziałem w materiale chociażby u Majka Satoshiego, kiedy rozmawialiśmy z Kamilem i z Piotkiem oraz z Majkiem oczywiście na ten temat, ten EIP, ten Improvement Proposal w żaden sposób nigdy nie deklarował, nie deklaruje i nie obiecuje, a na pewno tym bardziej nie gwarantuje tego, że te opłaty transakcyjne będą niższe. No żeby to, że tak powiem, zrozumieć, wystarczy sobie odpowiedzieć na proste pytanie, dlaczego te opłaty transakcyjne miałyby być mniejsze, skoro będziemy mieć cały czas, powiedzmy, stabilny popyt na te transakcje, prawda? Czyli jeśli tych transakcji będzie cały czas albo równo, albo coraz więcej, no to nie ma powodu, patrząc na to z ekonomicznego punktu widzenia, dlaczego nagle te opłaty miałyby spadać. Dlatego to sprowadza się do takiego stwierdzenia, że wysokie opłaty transakcyjne są typowo problemem związanym ze skalowalnością, a nie właśnie z mechanizmem takim ekonomicznym, który został zaprojektowany w obecnej wersji Ethereum. No bo tak jak wcześniej wspomniałem, nic nie uzasadnia tego, żeby te opłaty miały spadać w sytuacji, kiedy popyt na transakcje, czyli kiedy tych transakcji na Ethereum jest coraz więcej. Dlatego tutaj rozwiązania, które tak naprawdę mogą zmniejszyć te opłaty transakcyjne. Oczywiście jest to materiał, jest to treść na zupełnie inny materiał, natomiast tutaj tylko je zaznaczę, tak się prześlizgnę przez nie, czyli tak zwane scaling solution, mechanizmy, które pozwolą w jakiś sposób skalować protokół Ethereum. Jeśli chodzi o pierwszą warstwę, czyli sharding, podzielenie blockchaina na takie kwalifikowane części, które będą w ten sposób odprowadzać te czynności obliczeniowe na mniejsze komponenty, one będą prowadzić te wyliczenia i zwracać właśnie wynik na główny łańcuch. I podobnie mechanizmy takie jak na przykład rollupy, czyli rozwiązania drugiej warstwy, które będą przekazywać te obliczenia na off-chain, czyli na tą drugą warstwę. Przez to zmniejszy się popyt na właśnie wyliczenia w wirtualnej maszynie Ethereum, a to sprowadzi oczywiście się do zmniejszenia opłat transakcyjnych. Także tutaj są takie, z grubsza mówiąc, proponowane rozwiązania, jeśli chodzi o obniżenie opłat transakcyjnych, natomiast samo EIP 1559 służy do tego, aby te wyliczenia były bardziej przewidywalne i łatwiejsze do uzyskania. EIP 1559 również prowadzi do zmniejszenia tej właśnie różnicy pomiędzy opłatami transakcyjnymi w poszczególnych blokach. Tutaj warto zwrócić uwagę na ten screen, który wrzuciłem. Zobaczmy sobie, że trochę ponad rok temu na kolejnych blokach ta różnica, prawda, wynikająca ze średniej ceny gazu zmieniała się prawie że stukrotnie. Także najpierw mieliśmy 40 GWEI, potem nagle mieliśmy ponad 300 i to było pomiędzy kolejnymi blokami. Także taka różnorodność w opłatach transakcyjnych powoduje naprawdę duże problemy użytkownikom. Masa transakcji z tego powodu jest w tak zwanym pending, czyli jak to się popularnie mówi, wisi i nie wiadomo kiedy i czy w ogóle one, że tak powiem, trafią do bloku, który zostanie dołączony do głównego łańcucha. Tutaj również zmniejszy się tak zwane opóźnienie, zwiększy się całkowity rozmiar bloku, jeśli chodzi o jednostki gazu. Obecnie jest to 15 milionów. Będzie mogło to być zwiększone do właśnie 30 milionów. To spowoduje również dużą zmianę pod względem user experience, czyli takiego doświadczenia wynikającego z tego, w jaki sposób użytkownik korzysta z protokołu. Użytkownik powinien mieć dużo lepsze odczucia, nie będzie musiał tyle czekać na estymację, na umieszczenie transakcji w bloku i tak dalej. Dlatego ten jego positive feeling wynikający z tego, w jaki sposób korzysta się z protokołu, na pewno będzie rósł.
AIP-1559 tak naprawdę nie eliminuje first price auctions, także tutaj delikatny problem z tym nadal pozostaje. Dużo też jest z tego typu plotek, które insynuują, że ten AIP-1559 spowoduje nagle, że Ethereum stanie się deflacyjne. Myślę, że to jest bardzo daleko idący wniosek. Na ten moment ciężko byłoby się pod tym podpisać, przynajmniej mnie osobiście. Natomiast na pewno można założyć, że inflacja samego ETH z pewnością zmniejszy się i to jak najbardziej jest już, myślę, że na plus dla całego protokołu, a zwłaszcza dla ceny, dla wartości samego Etheru. I tak jak wcześniej wspomniałem, ten rozmiar bloku również może być dynamicznie zmieniany. Tutaj mamy prosty tak naprawdę algorytm. Jeśli poprzedni blok był w 100% zapełniony, to wtedy to fee zwiększy się o 12,5% dla następnego bloku, oczywiście to base fee. Jeśli ten blok będzie pusty lub no całkowicie pusty, co może się rzadko zdarzać, taka opłata, ta base fee zostanie zmniejszona o 12,5%. Jeśli natomiast blok, który będzie zatwierdzony, który będzie dołączony do głównego łańcucha, będzie obłożony w 50%, to ta opłata tak naprawdę zostanie taka sama. I tutaj dochodzimy właśnie do pojęcia base fee, czyli tej bazowej opłaty. Ona będzie właśnie w zgodzie z tym prostym algorytmem, który przed chwilą opisałem, będzie automatycznie dopasowywana w miarę jak kolejne bloki będą załączane i dołączane do głównego łańcucha. Także tutaj widzimy, że ta zmiana tego będzie dosyć niewielka na przestrzeni kolejnych bloków, ponieważ będzie tylko 12,5%, a nie tak jak kilkaset, czy nawet czasami kilka tysięcy, czy kilkaset razy ta opłata transakcyjna potrafiła się zmieniać w przeszłości na przestrzeni kilku bloków. I to tak naprawdę jest główną zaletą tego AIP-1559. Dodatkowo ta obowiązkowa, bazowa opłata, którą ponosi każdy użytkownik za to, aby jego transakcja w ogóle była brana pod uwagę przez górnika, jest to, że ona będzie spalana. Także górnik już tej nagrody nie będzie otrzymywał, natomiast będzie mógł być w pewien sposób tipowany przez zgłaszających transakcje, którzy będą w ten sposób zabiegać o to, aby ich transakcje wchodziły do bloku jako pierwsze, bo taki mechanizm oczywiście musi być zapewniony. Także ta podstawowa opłata transakcyjna jest jakby dziedziczona na podstawie wartości z poprzednich bloków, zgodnie z algorytmem, który tutaj przedstawiłem. Musi to być oczywiście kompatybilne co do rozmiaru bloku, co do ilości gazu i tak dalej. I co ważne, ten cały mechanizm transakcyjny jest również kompatybilny wstecz, także te wszystkie obecne transakcje, które tam będą wisiały, które będą zgłaszane jeszcze, będą również w jakiś sposób mogły trafiać do bloku. Każdy twórca transakcji musi płacić tą bazową opłatę transakcyjną. Jest to taki wymóg po to, aby właśnie ta transakcja trafiła do bloku. I tak jak wcześniej wspomniałem, jeśli ktoś chce być szybszy od pozostałych, no to musi odpowiednio stipować, czyli musi odpowiednio dać swego rodzaju napiwek, dołączyć go do transakcji, tak aby górnicy rozważyli tą transakcję jako bardziej, powiedzmy, priorytetową. Natomiast tutaj dochodzimy do tak zwanego pojęcia anchor risk, czyli musimy brać pod uwagę to, że górnicy nie zawsze muszą chcieć zatwierdzać te bardziej opłacane transakcje, ponieważ one mogą być fałszywe, mogą być spreparowane i w tym momencie nie będzie możliwości zatwierdzenia takiej transakcji, a sam górnik straci, ponieważ na pewno to nie zostanie dołączone do bloku, a zużyje swoje zasoby obliczeniowe. Różnica jest taka, że ta opłata transakcyjna będzie palona i nie będzie trafiać do górnika. I co ciekawe, to właśnie wpłynie na zmniejszenie inflacji Etheru.
ta wartość, która będzie spalana, czyli to base fee, będzie usuwane z całego circulating supply of Ethereum, czyli z tego, co obecnie na rynku funkcjonuje całej wartości Etheru. Podsumowując, jaki jest wynik, czego możemy się spodziewać jako rezultat wprowadzenia tego EIP 1559, czyli mniej opłat transakcyjnych trafiających do górników z powodu ich palenia, zmniejszenie inflacji, prawdopodobnie może to w dłuższym okresie spowodować wzrost ceny Ethereum, ale to już pozostawiam każdemu do własnej analizy i interpretacji. To jest takie trochę śmieszne stwierdzenie, że maksymaliści ETH będą mieć kolejny argument w walce z maksymalistami bitcoinowymi, aby próbować im udowodnić, że to właśnie Ethereum jest lepsze niż Bitcoin, ponieważ teraz ta inflacja całego Ethereum jest trochę mniejsza. Bardzo duży narzut pracy tutaj został przeniesiony właśnie na twórców oprogramowania, czyli twórców klientów Ethereum, walletów czy dostawców API, bo to tak naprawdę po ich stronie będzie największy nakład pracy po to, aby ich produkty mogły być dopasowane do wymogów nowego mechanizmu związanego właśnie z obliczaniem opłaty za transakcję, czyli EIP 1559. Ten materiał jeszcze nie pokrył jednego spektrum osób zainteresowanych, bo trzeba by na to spojrzeć tak naprawdę z perspektywy czterech grup, którzy mogą być wstępnie zainteresowani tym, co ze sobą niesie EIP 1559, czyli te grupy to górnicy, programiści, użytkownicy końcowi i inwestorzy. Tutaj mam zebrane trochę materiałów na ten temat, także dajcie znać w komentarzach, czy coś takiego, jeszcze rozwinięcie tego EIP 1559 pod te poszczególne grupy będzie dla Was interesujące. Ze strony użytkownika tak naprawdę tutaj nie trzeba będzie dużo robić, po prostu trzeba będzie zadbać o to, żeby mieć aktualne oprogramowanie, z którym w jakiś sposób łączymy się z blockchainem Ethereum. Programiści, oczywiście tam się zmieni nazwa jednej funkcji, wpadną przynajmniej dwie nowe. Górnicy, no to tak w skrócie mówiąc, ta zmiana opłaty transakcyjnej i ten inny trochę anchor risk. A z poziomu inwestycyjnego, no to wiadomo, predykcja wartości ceny samego Ethereum, wpływ długofalowy oraz taki początek tego, jeśli chodzi o ETH 2.0, czyli na co wszyscy czekamy. Także to by było na tyle. Dziękuję za wysłuchanie tego materiału. Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Jeśli coś było niejasne, to również jestem gotowy na każde pytanie odpowiedzieć. Na tym to wszystko. Dziękuję Wam bardzo.